Osiem błogosławieństw to jest taki fragment z tyloma treściami i mądrościami, że można to rozłożyć na serię długich konferencji, a tutaj jedną myśl wybrać nie jest to proste. Ale jednak o jednym często zapominamy, że te słowa Jezusa zostały wypowiedziane na równinie. Jezus był u góry ze swoimi uczniami i zszedł z tego wzniesienia i na płaskim powiedział o tych ważnych dla Boga rzeczach. I co to pokazuje? Że w naszej duchowości nie tylko są te momenty, kiedy unosimy się nad ziemią, ale również jest wiele prostych, prozaicznych rzeczy, które są niesłychanie ważne. Nie zazdrośćmy świętym prywatnych objawień. Nie, nie, nie tędy droga. Ponieważ to, co najważniejsze, nie odbywa się w ekstazach, tylko w tym, co proste. I zaobserwujmy, że u świętych rzeczy nadzwyczajne i tak zawsze prowadziły do zwyczajności. Do tego, żeby w tym, co prozaiczne, odnaleźć Pana Boga. Dlatego ucieszmy się swoimi prostymi rzeczami, bo tam właśnie ukryty jest skarb.